Izba reprezentantów cały czas wstrzymuje środki dla Ukrainy. Tymczasem Rosja kontynuuje natarcie. Sytuacja na froncie jest trudna. Dziś w nocy Rosja dronami bojowymi zaatakowała 3 obwody Ukrainy. Jedna z maszyn uderzyła w blok mieszkalny w Odessie. Część budynku się zawaliła. W pobliżu nie ma żadnych obiektów wojskowych, żadnych lokalizacji wojskowych, a oni przeprowadzają ataki na gęsto zaludnioną dzielnicę mieszkaniową naszego miasta. Wybuchł pożar. 18 mieszkań zostało zniszczonych. Ludzie zostali bez dachu nad głową. Mój mąż szybko pobiegł na pomoc ludziom. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. W przeszukiwaniu miejsca zdarzenia pomagały specjalnie wyszkolone psy. Psy wyraźnie rozpoznają zapach człowieka rannego lub martwego. Są przeszkolone w poszukiwaniu ludzi. Spod gruzów wyciągnięto ciało dziecka. Razem z nim zginęły co najmniej 2 osoby. Kilka zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych zaapelował o pomoc w postaci systemów obrony przeciwlotniczej. Musimy wzmacniać ukraińską tarczę powietrzną, by zwiększyć obronę naszych ludzi przed rosyjskim terrorem. Więcej systemów obrony przeciwlotniczej, więcej rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej to co ratuje życia. Po dwutygodniowej przerwie Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych powróciła do prac. Impas w sprawie przyjętego w lutym przez Senat pakietu środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu nie został jednak przełamany. Blokującym jest tu speaker Izby, który zapowiedział, że Izba zajmie się sprawą dopiero po przyjęciu całorocznego budżetu. Będzie to więc najprawdopodobniej nie wcześniej niż po 22 marca. Część kongresmenów jest jednak pewna, że Ukraina otrzyma pomoc jeszcze w tym miesiącu. Nalegam, aby Izba Reprezentantów przyjęła przepisy, które pozwolą nam w sposób ponadpartyjny nadal wspierać Ukrainę. Mówił prezydent Joe Biden podczas spotkania z premierem Włoch Giorgio Meloni. Włochy sprawują obecnie przewodnictwo w G7. Zamierzam przede wszystkim potwierdzić porządek międzynarodowy oparty na zasadach, bronić wolności i budować pokój dla Ukrainy. Myślę, że robiąc to musimy stawić czoła narracji, która chce, aby Zachód był przeciwny reszcie. Zatem dialog, nasz dialog w ramach G7, w ramach globalnego południa jest niezbędny. Sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Wojsko Putina kontynuują natarcie w Donbasie, na Zaporożu oraz na północnym wschodzie w rejonie Kupiańska. Pojawiają się informacje, że morale żołnierzy opadły po zmianie głównodowodzącego sił ukraińskich z generała Załużnego na generała Syrskiego, który, jak wskazują wojskowi, w swoich działaniach nie przejmuje się stratami w ludziach.